Jesteśmy na terenie stacji doświadczalno-hodowlanej NPC Tylępkę w okolicach Gostynia na południu Wielkopolski. Od wielu lat prowadzimy dla Państwa jedną z największych platform doświadczalnych Rapul, które zlokalizowane są w Polsce właśnie w tej lokalizacji. Prezentujemy szereg różnych doświadczeń i wdrożeń. Tutaj chciałbym chociażby wspomnieć, że kontynuujemy i powtarzamy doświadczenie, w którym symulujemy uszkodzenia roślin przez przebieg warunków zimowych, czyli uszkodzenia rozety po zimie. Symulujemy również uszkodzenia roślin wywołane przez przymrozki w okresie kwitnienia, czy też presję ze strony szkodników. Kolejne doświadczenie to jest doświadczenie z terminami siewu. Tradycyjnie od wielu lat wykonujemy je w tej lokalizacji. Pierwszy termin siewu w tym roku przypada na 5 września. Oczywiście spowodowane jest to przebiegiem warunków pogodowych w tej lokalizacji. Nie mieliśmy możliwości, żeby te siewy wykonać wcześniej, czyli w końcówce sierpnia. Drugi termin siewu przypada 2 tygodnie później, czyli przypada 19 września. Na początku września, gdy wysialiśmy pierwszy termin, czyli był to 5 września, wystąpiły niestety bardzo intensywne opady deszczu, które utrudniły wegetację. Kondycja tych roślin przez te deszcze została osłabiona, co też myślę Państwo widzicie za mną. W tej chwili praktycznie nie obserwujemy presji ze strony szkodników. Na początku obserwowaliśmy niewielką presję ze strony pchełek w tych początkowych fazach rozwojowych. Prowadzimy tutaj dla Państwa również wspólnie z panem profesorem Witoldem Szczepaniakiem doświadczenia nawozowe, konkretnie z wykorzystaniem azotu i dzielonymi dawkami azotu. Dzielimy te dawki pomiędzy późno jesienne stosowanie w formie mocznika z inhibitorem ureazy, natomiast resztę azotu uzupełniamy w okresie wiosennym w formie saletry amonowej. Jest to pierwszy sezon, w którym prowadzimy tego typu doświadczenia. Mam nadzieję, że już pod koniec przyszłego roku, czyli pod koniec 2025 roku, będziemy mogli podzielić się z Państwem doświadczeniami i rozwiązaniami, w którym kierunku warto iść. W przypadku tych doświadczeń wykorzystujemy dwie dawki jesienne mocznika, późno jesienne dawki mocznika 150 i 200 kg i w dwóch terminach aplikacji. Pierwszy termin aplikacji przypada na koniec października, natomiast drugi termin aplikacji przypada na koniec listopada. Tak jak wspomniałem, resztę azotu uzupełniamy do 150 kg czystego składnika wiosną w formie saletry amonowej w momencie, kiedy zostanie osiągnięte minimum termiczne. Ponadto również w Grabonogu mamy zlokalizowane doświadczenie historyczne, w którym prezentujemy praktycznie cały rozwój i progres hodowlany, jaki nastąpił na przestrzeni lat, a nasze stacje hodowlane pracują już przeszło 120 lat, poszukując najlepszych rozwiązań do zmieniających się warunków pogodowych. Oczywiście wiele różnych innych doświadczeń również w tej lokalizacji będziemy mogli Państwu prezentować. Chciałbym też tutaj nadmienić i powiedzieć ważną rzecz, że w przyszłym sezonie najprawdopodobniej będziemy rejestrowali kolejne odmiany. Będzie to odmiana Royce oraz odmiana Teflon. Z takich odmian, które w tej chwili sprawdzają się na polach naszych plantatorów, czyli Państwa, to jest odmiana Jurek Temptation. Z odmian, które zostały wprowadzone w bieżącym sezonie, jest to odmiana Bernstein. Natomiast też chcę zwrócić uwagę na odmianę Create. Jest to odmiana z nową odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty z odpornością CRE1. Mam nadzieję, że będziecie Państwo obserwowali nas na bieżąco. Więcej informacji z naszej lokalizacji wkrótce.